przesyłek. To są przemysłowe, ale również i takie kraje jak Rumunia, Emiraty Arabskie. Mój wydział jest obok, a tutaj jeszcze nie zajrzałam, mimo że słyszałam. Stwierdziłam, że to będzie odpowiednia chwila, żeby zajrzeć, pooglądać, posłuchać ciekawych informacji na temat lamp rentgenowskich i tego muzeum latającego motoryzacji. Bardzo fajnie. A co najbardziej Ci się podobało? Silniki. Tak jakoś nie mogliśmy się zgrać, niby był plan na 19, ale to się jednak tak przedłużało i w końcu zdecydowaliśmy się przyjechać tutaj na ulicę Pruszkowską. Mamy zajęcia piętro niżej, czy nawet dwa, ale nie byliśmy tutaj jeszcze, no i jesteśmy zaciekawieni tymi tutaj ekspozycjami. Bo to są zawody. Nie, to jest taka pora, że to jeszcze nie zerwałem nocy jeszcze tak naprawdę. Także fajnie było, bardzo było. Niektóre rzeczy uczyłem się na nich, używałem niektórych samochodów, jeździłem. To było tyle ludzi i o tyle rzeczy pytali i tyle młodzieży się tu kręciło, że ja w ogóle straciłem kontrolę nad rozwojem wydarzeń. No ja spodziewałem się dwóch ludzi na krzyż i tego, że będę się nudził albo drzemał w kącie, a tutaj nawet nie zajrzałem na zegarek.